Siemano moi drodzy, witam was dzisiaj serdecznie, włos rozwiany. Macie tak czasem, jak używacie jakiegoś nowego żelu, że już się wydaje, że jest odgniecione, bo już się nie da palcami tego na drobniejsze zmienić, ale one są jeszcze takie jakby sztywne? Ja tak właśnie mam dzisiaj i ciekawa jestem, czy to przypadek, bo nie sądzę, raczej ja sobie to zrobiłam sama. Ale to nie szkodzi, idziemy w to. Mam dzisiaj dla was sztosik za grosik kolejny, tylko że to jest edycja makijażowa, nawet sobie przyniosłam w kosmetyczce, którą nie wiem skąd mam, nie mam pojęcia, ona po prostu objawiła się u mnie w domu. Być może to ktoś jakiś znajomy zostawił. I mam 5 naprawdę fajnych produktów do makijażu, które są za niewielką cenę i naprawdę bardzo, bardzo je lubię. Zaczniemy od tego pudru z Mohani. To jest prawdopodobnie moje drugie albo trzecie opakowanie. To jest puder ryżowy i tutaj dosłownie jest 5 składników. Jest to naprawdę, naprawdę bardzo dobry puder do twarzy. Jedyny jego minus jest taki, że opakowanie jest, chociaż nie, dobra, ma 2 minusy, jak się teraz zastanowię. Po pierwsze jest taki, że jest kompletnie biały, więc jak ktoś ma ciężką rękę do pudru i tam natrzepie tym pędzlem naprawdę dużo, to tą białą poświatę widać. Albo jeżeli macie tendencję do nakładania pudru gąbką, albo te bakingi, wszystkie te inne rzeczy, to wtedy zostanie po prostu centralnie jak od kredy biały ślad. Ale jeżeli ktoś lekko nakłada puder i chce po prostu zmatowić twarz, a nie tam właśnie dołożyć kolejną warstwę, to on wygląda fantastycznie. Nawet przy mojej ciemnej cerze on wygląda rewelacyjnie. Mam go dzisiaj zresztą na twarzy. A druga rzecz, która mnie w nim denerwuje, to jest opakowanie, bo to jest po prostu zwykłe plastikowe sitko i nie jest ono specjalnie funkcjonalne. Bardzo się syfi to opakowanie, ale wybaczam mu to, bo za tą cenę to jest naprawdę rewelacyjny puder. Nie mam żadnych problemów z przesuszeniem, nie mam żadnych takich akcji, że nałożę na twarz i za 10 sekund mam znowu tłustą buzię, tylko naprawdę jak się odciśnie nadmiar łoju, nadmiar sebum, okej, i przypudruję tym twarz, albo jak się nałoży na przykład jakiś krem BB i chcę przypudrować tylko z wierzchu i wtedy nałożyć tam rozświetlacz, róż i tak dalej, to naprawdę on jest super, tak jak mówię, to jest któreś moje opakowanie. Zawsze polecam ten puder, jak są dziewczyny, które przechodzą na naturalne produkty do makijażu, w sensie produkty do twarzy, nie? Że nagle kremy BB albo minerały i ktoś chce użyć pudru w ciągu dnia, ale nie chce, żeby tak właśnie nawalić 1000 kilo, to ten jest super. Używałam go też pod oczy wielokrotnie, mam jakiś swój inny ulubiony puder pod oczy, ale ten też się sprawdzał, jak się go dało niewielką ilość. Kiedyś, kto tak długo ogląda, że pamięta, jak ja tak kochałam, tak naprawdę strasznie kochałam puder jedwabny, to był mój ulubiony puder, naprawdę, spośród wszystkich, ale później, jak zaczęli to importować z różnych miejsc, w sklepach z surowcami to było dostępne, jak zaczęto to importować z różnych miejsc, to czasami były idealnie gładkie i miałkie, a czasami były takie, które były sprzedawane bardziej jako peeling niż jako puder i niestety na twarzy to były jakieś tam grudki, albo się zbierało, albo w ogóle drapało okolice pod oczami. No i tak z przykrością po takich nierównościach w tych partiach zrezygnowałam z niego, ale ten ryżowy puder naprawdę jest moim tutaj hitem. I tak jak mówię, to jest drugie opakowanie. Przynajmniej 3 albo 4 moje koleżanki już też sobie to kupiły, jak u mnie był zrobiony makijaż, także namawiam serdecznie. Dalej mamy róż do policzków marki Alterra i to jest chyba jakaś seria specjalnie zrobiona dla Rossmana. Chyba, że Alterra jest tylko w Rossmanie i dlatego jest ten napis Rossman na dole. Ja nie pamiętam, gdzie to kupiłam, szczerze. Nie! Ja tego w ogóle nie kupiłam. Ja to dostałam od Patrycji. Dobra, pozdro, babe, w ogóle. Mam dzisiaj na policzkach ten róż i jest to fantastyczny kosmetyk. Naprawdę fantastyczny. On się świetnie rozprowadza, bardzo dobrze się rozciera. Jak się nałoży delikatną ilość, to jest na jasnej cerze ładnie widoczny i się wtapia, nie robi żadnych tam śladów. Jak się nałoży go na trochę wilgotny produkt, na przykład na jakiś krem BB, to trzeba uważać, no bo tak to jest, jak się położy coś suchego na coś mokrego, to się może zbrylić albo skleić, ale jeżeli na przypudrowaną twarz się go nakłada, to naprawdę nieskazitelnie da się rozetrzeć go. Na mojej twarzy też go widać, trzeba co prawda trochę więcej, ja tam dałam chyba za 2 warstwy może tego. Sorry, że tak się dziwnie tutaj okręcam, ale siedzę na krześle od kompa i usiadłam sobie dzisiaj po turecku i teraz mam tak, że odjeżdżam trochę w lewo, także sorry, jeśli was to drażni. Ten konkretny kolor to jest numer 01 Natural Rose. Szczerze powiem, nigdy bym się nawet przy nim nie zatrzymała w sklepie, bo to jest ten kolor taki chłodny róż. Ja rzadko sięgam po tego typu kolory, mam może jeden i tak go używam od czasu do czasu, ale ten konkretny naprawdę wygląda ślicznie i też właśnie tym wszystkim zgaszonym kolorom, jak ktoś ma takie bardzo jasna cera i nie lubi intensywnych, nasyconych barw, no to myślę, że tu warto się zainteresować i też trwałość jest bardzo dobra. Jak za produkt, który tyle kosztuje, to naprawdę rewelacja. Dalej mamy produkty do ust i chodzi konkretnie o te kredki z Golden Rose, te, które są drewniane i mają kolorowe korki, bo są jeszcze drewniane, które
które mają czarne korki, tamte w ogóle mi nie pasują, natomiast tych mam chyba 7 albo 8 kolorów. Jeden, który naprawdę praktycznie do każdego, do każdej stylizacji, do każdego koloru pasuje, to jest numer 502. Mam takie 3 i one są w moich 3 torebkach, więc nie mam go tu akurat. Tutaj mam jakąś brzoskwiniową 503, 531, taki ciepły, cielisty. Co tutaj mamy dalej? 504, taki trochę chłodny do takich zimnych, ciemniejszych kolorów jesiennych. On ładnie bardzo wygląda. Intensywny róż 512. To są konturówki, które dla mnie są niezawodne. Obojętnie na co nie nałożę, jak mam jakieś pomadki, które się rozlewają, albo jak mam pomadki jakieś naturalne, nienaturalne, długotrwałe, niedługotrwałe, kremowe i tak dalej. Naprawdę zawsze mogę na tym polegać. I to są rzeczy, do których ja wracam. Czasami jak jestem gdzieś w mieście, w którym jest stoisko Golden Rose, to centralnie podbijam i na przykład biorę, nie wiem, 5 różnych kolorów i ja wiem, że to na pewno zużyję. Ja naprawdę dojeżdżam do samego końca. Nigdy mnie nie zawiodły. Ta formuła jest od lat niezmieniona. Jestem bardzo z tego zadowolona, bo tak jak mówię, to się kremowo ładnie rozprowadza, nie ciągnie tych ust, ale jest na tyle sucha, żeby nic się nie wylewało naokoło i przedłuża rzeczywiście trwałość. Wiem, że część osób robi tak, że nakłada konturówkę na całe usta i wtedy na to pomadkę. Ja tego nie lubię, bo tego typu produkty wysuszają usta na dłuższą metę, jak się nałoży tak dużo konturówki i jeszcze do tego je tyle razy ciągnie w tej z powrotem, ale jak się chce tam oszukać, że jest trochę większy albo trochę równiejszy kontur ust, to one naprawdę się świetnie sprawdzają i też już kto od dawna ogląda, ten widział milion razy w moich jakichś tam różnych makijażach. Naprawdę bardzo, bardzo polecam i też one kosztują tylko kilka złotych. Tu jest hit, tu jest mój hit i wiem, że to było zmieniane parę razy, ale dalej można znaleźć podobny odcień u nich. To jest kredka, taki cień w kredce do oczu z Belle i ten nazywa się po prostu Nude. I to była taka jakaś limitowana tam edycja Secret Tail, ale oni mają bardzo podobne odcienie cały czas u siebie w ofercie. To jest coś, w ogóle nie wiem dlaczego to się nazywa Nude, bo to nie jest w ogóle Nude, to jest bardziej taki... Mam nadzieję, że jestem w stanie Wam w jakikolwiek sposób to pokazać. Jego się nie da tak ładnie przedstawić, jak on rzeczywiście na żywo wygląda. To jest coś pomiędzy brązem, szarością, a takim delikatnie metalicznym, chłodnym odcieniem, ale tu nie ma nic ze srebra, takiego, że człowiek wygląda jak wisiorek, tylko naprawdę wspaniały jest to kolor. To jest bardzo trwała formuła, jest mega kremowa, naprawdę nawet na takich powiekach, które mają bardzo dużo zmarszczek, załamującą się powiekę i tak dalej, można to łatwo rozprowadzić bez przeciągania. Na pewno wiecie, o co chodzi. Ktoś ma bardzo pomarszczone powieki i próbujesz rozprowadzić palcem produkt i stąd zaczynasz aplikację i w pewnym momencie środek powieki już się zawija tutaj z boku na skroni. Ja wiem, o co chodzi. Ja robię często makijaże różnym osobom, więc przy tym nie ma czegoś takiego. On jest super kremowy, dobrze się rozprowadza. Jak chcecie, żeby był super, super trwały, to wystarczy go lekko albo przypudrować jakimś transparentnym pudrem, albo jakimś cieniem do powiek, który tam, nie wiem, pasuje Wam do ubrania. Jako baza pod cienie też się sprawdza super. Ale sam w sobie ten kolor jest na tyle wyjątkowy, że przepięknie odbija światło, w zależności od tego, czy się go mocno rozetrze, czy delikatnie, to można, to jest taki, o, na makijaż jednym cieniem, że pomarzysz trochę po tej powiece, rozmarzysz nawet palcem, dołożysz tuż do rzęs i wygląda jakby w załamaniu był inny kolor, na środku powieki był inny kolor, tuż przy linii rzęs był inny kolor, naprawdę to jest taki fantastyczny produkt. I on jest ani ciepły, ani zimny, on jest tak pięknie neutralny, że sobie nie wyobrażam przy jakim kolorze skóry, czy przy jakim kolorze oczu, czy włosów, obojętnie, on by źle wyglądał. Bez kitu. Jestem pod mega wrażeniem tego produktu. To jest chyba moja druga tuba. To jest w ogóle numer 03. Tak jak mówię, tego typu kolory oni mają non-stop, bo tam Belle, o ile ja się nie mylę, wypuszcza co trochę jakieś nowe kolekcje i można w różnych miejscach tam upolować. Warto zerkać, bo za te kilka złotych tutaj oni te takie neutralne i brązowe kolory robią naprawdę dobre. Z kolorowymi, że tak gorzej, ale te takie właśnie dla każdego i na co dzień, to jak potrafią czasami odwalić, to jest mega hit i to jest właśnie ten mega hit. I na koniec została mi rzecz, którą Wam kiedyś pokazywałam w ulubieńcach, ale stwierdziłam, że dzisiaj przyjdę i ją pokażę jeszcze raz, bo zaimponowała mi na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 4 miesięcy, jeszcze bardziej niż wtedy tam kiedyś, jak Wam o niej opowiadałam. I to jest kredka do brwi z Mystic Warsaw. Ona się nazywa Blonde, po prostu, Eyebrow Pencil. Mam to dzisiaj tutaj na tej większej części brwi, bo ja mam gdzieś mniej więcej tak dotąd tą kredkę i tutaj na tym ogonku używam ciemniejszego koloru. To jest tak trwałe,
tak kremowe, tak się dobrze rozprowadza i łatwo jest tym narysować brwi, jak ktoś nie ma, albo jak macie i tylko jest na przykład jakaś blizna, albo jakaś luka i chcecie ją trochę wypełnić, to to się świetnie sprawdza. Ten Color Blond wcale nie jest taki blond, on jest bardzo uniwersalny. Też mi się wydaje, że naprawdę przy wielu kolorach włosów on będzie ładnie wyglądał. Dodatkowo to jest trochę woskowe, dzięki czemu jak się ma włoski i maluje kreski takie w górę tym produktem, to jej konsystencja trochę przytrzymuje włoski do góry i one wyglądają jak uczesane przy pomocy jakiegoś żelu. Im dłużej używam, tym jestem bardziej zachwycona tym produktem. Tak, nawet użyję tego słowa, zachwycona. To jest moje drugie opakowanie tego i naprawdę rewelacja. Jestem w szoku, że można było zrobić kredkę, która jest tak trwała i tak dobra za tak niewielkie pieniądze, bo jak się porówna jakieś tam, nie wiem, Anastazy Beverly Hills albo tam takie inne, no to nie wiem, ile sztuk można kupić tego w zamian za tamto, ale będę to robić w nieskończoność, bo są naprawdę super. Jedyne co, to trzeba uważać, w jaki sposób się używa, bo to jest dosyć gruba kredka, w sensie ten sztyft jest dosyć gruby, tak jak ich konturówki do ust. Jeżeli się je używa pod kątem, to ona zostaje w miarę cienka i można dobrze wyrysować, jak macie potrzebę jakichś tam niewielkich poprawek. Natomiast jak się ją trzyma tak, bezpośrednio pod kątem prostym do skóry, to wtedy ścinacie ją na płasko i ona w pewnym momencie zaczyna się robić taka szeroka, że ma powiedzmy te, no nawet bym powiedziała 1,5-2 mm. I wtedy jest ciężko tak precyzyjnie tam nią popracować. Ale jeżeli pod kątem po prostu używacie, ona się tam w miarę średnio ścina, albo wystarczy, nie wiem, po kartce przejechać, żeby ją trochę zetrzeć, to rewelacja. Bardzo jestem z niej zadowolona. Na razie sobie nie wyobrażam przejść z tego na jakiś inny produkt, bo na tyle mi odpowiada. Dobra, to byłoby na tyle. Postaram się, żeby te odcinki były takie krótkie, tak po 5. Ciężko mi jest wybrać, wiecie, bo jak się kupuje produkty te droższe, to też trochę są wyższe oczekiwania. Jak jest rozczarowanie, to jest duże rozczarowanie, ale ono mi się zdarza tak w miarę rzadko. I przez droższe ja nie mam na myśli tam, nie wiem, 750 zł za krem, który zawiera ekstrakt z morza, tylko chodzi mi o te takie produkty na przykład polskich manufaktur i chodzi mi i o pielęgnacyjne, i o te makijażowe. To przy tych tanich rzeczach, jak są takie naprawdę po kilka złotych, to jest niesamowita ilość takich, które mi się nie sprawdzają. Takich naprawdę, że wyciągam na przykład jeden z 30 albo z 20 do tych odcinków, więc to naprawdę na tym już czasami się mocno zastanawiam. I też taka ilość produktów do twarzy, które poszły u mnie na zużycie do ciała, to jest, chyba od lat tylu nie miałam. Wspominałam o tym wczoraj na Instagramie i właśnie dużo ludzi mi pisało, że no to nagraj buble, dojedziemy. I w ogóle mówię, Boże, dlaczego? Nie będziemy nagrywać bubli, bo i tak już wszyscy ciągle narzekają. Ja też czasem narzekam, no ale jest tak, że w internecie się narzeka bardzo dużo. Naprawdę ja nie chcę poświęcać czasu antenowego na to, żeby usiąść i teraz mówić, to jest okropne, to jest pani, to jest beznadziejne. Po pierwsze dlatego, że ktoś włożył w to kupę pracy, kasy i wysiłku, żeby to zrobić. Jest z tego dumny. Więc to, że mi się nie sprawdza, to wcale nie oznacza, że to jest złe. Po prostu mi się nie sprawdza, nie? I jakoś tak nie mam chęci, wiecie, zapraszania też, bo ten tytuł, buble, to jest też coś takiego, co przyciąga uwagę, więc ludzie przychodzą i chcą jeszcze razem też dołożyć i to się wtedy zaczyna. Jak polowanie na czarownicę w kreskówkach w Disneyu, że macie jeden wziął kamień i widły, już wtedy lecimy po prostu w dziesiątkach i się zaczyna takie wspólne psioczenie. Ja nie chcę w tym uczestniczyć, także takich odcinków nie będzie. Ale na pewno o tych rzeczach opowiem Wam w denku. Jak znajdę inne osoby, którym oddam te tanioszki i im się sprawdzą, to oczywiście, że Wam powiem, jak to tam wyglądało. Więc mam nadzieję, że to wystarczy. Też czytałam trochę Waszych wiadomości od tych osób, które rozumieją i mam takie wrażenie, że jesteśmy na podobnej stopie, także tego się trzymamy. Dobra, jak macie jakieś do polecenia, tanie kosmetyki do makijażu, piszcie w komentarzu, bo ja też zawsze chętnie obczajam. Wiecie, jak to jest. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę wszystkim cudownego tygodnia. Jak nie chcecie przegapić tej serii, to rzadko to mówię, ale subskrybujcie mój kanał, wciskajcie te dzwoneczki, czy co tam, jeszcze za chwilę będziemy pewnie musieli odznaczyć 50 tych haczyków, żeby YouTube informował o nowych odcinkach, no ale skoro tak trzeba, to proszę bardzo, dzisiaj spełniłam ten obowiązek YouTubera i proszę Was o subskrypcję i o te dzwoneczki. Dobra, teraz już naprawdę się pożegnam, miłego dnia, na razie!